Tragedia w Starogardzie Gdańskim. Ruch prokuratury Troje dzieci zginęło w pożarze. Jest śledztwo prokuratury. W tragicznym pożarze w Starogardzie Gdańskim, do którego doszło w czwartek, zginęło troje małych dzieci. W odpowiedzi na te zdarzenia prokuratura rejonowa w Starogardzie Gdańskim wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia wielkich rozmiarach. Jak poinformowała rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku prokurator. Grażyna Wawryniuk, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia wielkich rozmiarach czyli pożaru, w następstwie którego śmierć poniosły trzy osoby. Prokurator przekazała, że w czwartek na miejscu, w mieszkaniu przy ulica. Czuchowskiej w Starogardzie Gdańskim zostały przeprowadzone oględziny z udziałem biegłych, którzy nie określili jednoznacznie, co było przyczyną pożaru. Biegli wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej albo zapruszenie ognia. Wytypowali pomieszczenie, w którym pożar został zainicjowany, ale na tym etapie nie podajemy tych informacji, dodała prokurator. Starogard Gdański. W poniedziałek sekcja zwłok dzieci, na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok trojga dzieci, które zginęły w pożarze. Prokurator poinformowała, że od rodziców została pobrana krewna zawartość alkoholu lub innych środków. Na wyniki badań trzeba będzie poczekać, dodała Wawryniuk. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Tragiczny pożar kamienicy dzieci, które zginęły w pożarze to chłopiec i dwie dziewczynki. Chłopiec miał 5 lat, starsza dziewczynka dwa lata, młodsza dwa miesiące. Po pożarze do szpitala trafiło sześć osób. Wśród nich rodzice dzieci i ich dwaletnia córka, która śmigłowcem LPR została przetransportowana do gdańskiego szpitala. Stany dziewczynki jest ciężki, ale stabilny ma poparzenia dwa i trzy stopnia. W szpitalu pozostaje również mama dzieci. Ojciec po opatrzeniu opuścił szpital w czwartek. Budynek, w którym wybuchł pożar, zamieszkiwało 32 lokatorów. W czwartek inspektor nadzoru budowlanego zamknął go. Władze Starogardu Gdańskiego przygotowało dla 21 osób, w tym trojga dzieci, tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu. Miejski ośrodek pomocy społecznej przygotował wypłaty jednorazowych OK. 3000 świadczeń przeznaczonych na doraźną pomoc. Wszyscy poszkodowani otrzymali wsparcie psychologa, powiedziała rzecznik prezydenta miasta Magdalena Dalecka.